Jest 31 maja 2015 roku. Tak bezpieka grzebie mi w komputerze, że sparaliżowali mi po raz kolejny głośniki. Mikrofon już od samego początku, jak kupić musiałam nowy komputer, pół roku ponad, jest zepsuty i wszystkie moje pierwsze filmy, te nagrywane bezpośrednio na YouTube, są bardzo słabo słyszalne. A równocześnie dowiaduję się, że można by je ustawić inaczej. Ale gdzie tam? Warszawi tajniacy. Proszę Państwa, władza nad ludźmi jest najsilniejszym uzależnieniem, jakie jest. I niestety w większości dotyka mężczyzn, którzy ewidentnie nie radzą sobie z wyzwaniami dzisiejszego świata. A błędem byłoby myśleć, że nie potrzebują kobiet. Komuś bardzo przeszkadza, że nagrywam filmy, mówię na nich, że nie jestem anonimowa, nazywam się Beata Andreas. Dla mnie jest to bardzo cenne nazwisko, po ojcu. Ojciec zawsze cierpiał, że nie ma syna, miał tylko dwie córki. Więc obiecałam mu kiedyś, jak ma mała dziewczynka jeszcze, tato, nie martw się, twoje nazwisko nie zginie. I tak też się stało. Mówiła Beata Andreas do następnego nagrania. Szczęść Boże.